Wszyscy chcielibyśmy wyglądać lepiej. Dlatego też niektórzy korzystają z make-upu, inni decydują się na operacje plastyczne, a jeszcze innym wystarcza zwykła przeróbka zdjęcia w Photoshopie, ale musicie uważać, bo choć Photoshop wydaje się znacznie bezpieczniejszą alternatywą, w internecie aż roi się od troli, którzy pod płaszczykiem niesienia pomocy po prostu chcą się trochę ponabijać. Jedną z takich osób jest znany photoshopowy czarodziej James Friedman, któremu w zasadzie poświęcona jest ta seria. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną siódmą. Już listę z serii, 10 osób, które poprosiły o przeróbkę zdjęcia w Photoshopie, a potem tego srogo żałowały. Numer 10. Jak pisze dziewczyna ze zdjęcia: Hej James, kocham twoją pracę i zastanawiałam się, czy nie pomógłbyś mi z tym zdjęciem. Czy możesz przerobić się tak, abym wyglądała jakbym trzymała znak? Dziewczynie zapewne chodziło o to, aby jej ręce znajdowały się bliżej nazwy parku. Ale jako, że James rozumie wszystko na opak, o to, co otrzymała w zamian. Zdjęcie, na którym owszem trzyma znak, ale z napisem Toilets this way. Toalety w tę stronę. Cóż, w końcu żadna praca nie hańbi. Numer 9. Siemka James, czy byłbyś w stanie przerobić to zdjęcie tak, żebym miała skrzydła? Czy byłby w stanie? Dziewczyna najwyraźniej nie docenia umiejętności, a przede wszystkim poczucia humoru Jamesa, który wkrótce potem odesłał jej zdjęcie tak, jak sobie życzyła ze skrzydłami mało tego z całym wiadrem skrzydeł, a właściwie skrzydełek świeżutkiego kurczaka. Numer 8. Z kolei ten chłopak pisze, że przed zrobieniem zdjęcia zapomniał zdjąć okulary i pyta James'a, czy nie mógłby ich usunąć. Prawdopodobnie, aby wyglądać przystojniej. James na to proszę bardzo, i odsyła mu zdjęcie w całości rozmazane. Subtelnie dając mu do zrozumienia, aby zaakceptował to jak wygląda i pytając go, wolisz, aby ludzie widzieli Ciebie lepiej, czy abyś Ty widział ludzi w ogóle? Numer 7. Niejaka Meg Alice pisze, że to zdjęcie zrobione w wodzie wygląda bardziej, jakby. Leżała w jakimś czarnym brudzie i pyta Jamesa, czy byłaby szansa, aby przerobił zdjęcie tak, aby znajdowała się bardziej pod wodą. James najwyraźniej, idąc tokiem myślenia brud, bardziej pod wodą, umieścił dziewczynę nie inaczej, w pralce. Teraz nie powinna narzekać ani, że jest zbyt brudna, ani, że jest zbyt sucha. Numer 6. Pewien absolwent o imieniu tanner, pozujący do zdjęcia na tle obdrapanego samochodu, pyta Jamesa, czy ten nie mógłby podmienić jego auta na coś droższego. James na to myślę, że to powinno pomóc. I załącza zdjęcie chłopaka, tym razem na tle klatki z pieniędzmi z dyskretnym napisem kredyty studenckie. Które jak prawdopodobnie wiecie, są prawdziwą zmorą w USA. Niby pomagają opłacić wam studia, ale ostatecznie wpędzają większość osób w długi. Numer 5. Hej James, czy możesz proszę przerobić to zdjęcie tak, abyśmy z moim bratem mieli na sobie tę samą koszulkę? Dzięki. James jak zwykle nie zawiódł i odesłał chłopakowi zdjęcie, na którym ze swoim bratem rzeczywiście ma jedną i tę samą koszulkę. To się nazywają braterskie więzi. Obawiam się tylko, że w takiej formie trochę trudno będzie im grać w tenisa. Numer 4. Cześć Jamie. Uwielbiam to zdjęcie, ale trochę przeszkadza mi pas bezpieczeństwa. Czy możesz go usunąć? Dziękuję. James w typowym dla siebie stylu usunął to, o co prosiła, ale za to dodał coś, co może być potencjalnym wynikiem braku tego czegoś. W tym przypadku masywny gus na czole spowodowany np. Na nagłym hamowaniem na skrzyżowaniu i uderzeniem głową o deskę rozdzielczą. Numer 3. Natomiast ta dziewczyna żali się, że zdjęcie to zostało zrobione podczas zaręczyn, bardzo je lubi, ale niestety panowie z przodu wydają się być nie na miejscu. Po wszystkim pyta Jamesa, czy mógłby to naprawić. James oczywiście, jak zwykle, stanął na wysokości zadania i wysłał panów grających w szachy we właściwe miejsce, a mianowicie turniej szachowy, odziewając ich przy okazji w eleganckie garnitury. Ale zaraz, co ze zdjęciem zaręczynowym? Cały James. Numer 2. Z kolei te dwie nastolatki pytają się Jamesa, czy nie mógłby sprawić, aby wyglądały doroślej i żeby były na jakiejś imprezie czy coś w tym stylu. Zapewne aby pochwalić się potem na swoim Facebooku, jakie to mają fajne życie. W każdym razie James na to pewnie i wstawia zdjęcie z jakiegoś domu starców. No co? Nie powiedziały w końcu jak bardzo chcą być dorosłe i co to ma być za impreza? Numer 1. Hej James, jesteś niesamowity w przeróbkach. Zastanawiałem się, czy mógłbyś sprawić, aby telefon w mojej kieszeni zniknął, bo bardzo bardzo rzuca się w oczy. Co na to James? Zgodnie z życzeniem usunął telefon, z tym, że razem z całą kieszenią. Można powiedzieć, że poszło gładko. Gładko jak jego noga. Okej, okay, tym gładkim, jak gładź pachlowa akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie odcinki z tej serii. 10 osób, które poprosiły o przeróbkę zdjęcia, a potem tego żałowały. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram, życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał na YouTube Paulis Soset z animacjami. Nie ja się z wami Żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. No dobra, może pojutrze. Ale trzymajcie się. Cześć!